I'm glad we changed back. I didn't like being Crab one bit. I wonder where Hermione went. I hope nothing went wrong with her potion. Harry, I'm very displeased that you missed my new Defense Against the Dark Arts class. To be a successful wizard, you have to study with the best. Come along to my office for a private lesson. Professor Gilderoy Lockhart. No więc w dużym skrócie Ron tutaj skomentował. You're still Lockhart's number one student. Remember that Lockhart's office is in the lower castle. I thought it was bad enough with everyone thinking I was the heir of Slytherin. A private lesson with Lockhart is much worse. I'm going to see if I can find Hermione. I wonder what went wrong with her potion and where she went. No, więc w dużym skrócie, bo chciałem to powiedzieć. Ale Ron mi niestety przerwał, bo musiał mi wejść w standardowo zdanie. Więc tak. Okazało się, że oni z powrotem zmienili się, wiadomo, w ich ciała, czyli Harry i Ron. Okazuje się, że nie wiadomo, co się dalej dzieje z Hermioną. Lockhart teraz bardzo chce pilnie zobaczyć się z Harrym Potterem, więc musimy iść do jego biura, ponieważ on nie siedzi w sali lekcyjnej, tylko w swoim biurze. No i tyle. Lecimy dalej zresztą z fabułą. Zresztą nawet macie tutaj, że musimy dostać się do Gilderoya Lockharta, do jego biura. Albo do pokoju Gilderoya Lockharta. No, Filch ma oczywiście jak zawsze zamknięte, bo ma wszystko w dupie. I idziemy prosto przed siebie. Chyba nawet drzwi do tego Lockharta będą zamknięte. W sensie chodzi mi bardziej o te drzwi do sali lekcyjnej, gdzie się uczyliśmy tam tego. Everyone's saying that Potter's the heir of Slytherin. Potter's a parcel mouth. Everyone knows that's the mark of a dark wizard. Okej, dobra, fajnie. Chcę, żeście se pogadali, kurde, że Potter potrafi, kurde, posługiwać się językiem węży. No naprawdę, powód do dumy, nie żeby coś. Tak. Tak. Są drzwi zamknięte. Professor Lockhart's just left. Said he was going to his office. No, czyli profesor Lockhart siedzi w swoim biurze, do którego się teraz dostaniemy. I będę specjalnie wchodził w zdanie temu komuś, kto tam w tle gada, dlatego że to już jest sekwencja powtarzana multum razy. Ale mówię, co chciałem na początku powiedzieć, to to, że fajnie, że gra tutaj lepiej potraktowała ten wątek, że nie mamy tylko Goyla Pottera, tylko mamy też i Kraba Weasleya. Wiecie, o co chodzi. Że jakby Harry jest w tym, zamienił się w Goyla, a Ron w Kraba. No to i cieszę się, że to jakby zostało tutaj pokazane, a nie tak jak to było w przypadku wersji PC-towej, gdzie tylko po prostu Harry zamienił się w Goyla. Dobra, już nie kontynuujmy tego wątku, idźmy dalej z fabułą. Bo naprawdę zaczynam się. What, Harry? Hermione's in the hospital wing. The polyjuice potion turned her into a cat. Seems like the hair from Millicent wasn't from her at all. I hope Madame Pomfrey doesn't ask too many questions. Anyway, I suppose I should be going to the private lesson with Lockhart. Zaczynam się po prostu plątać, a Ron jak zwykle musi, kurde, mi wchodzić w zdanie. Dobra. Idziemy do profesora Lockhart. No, po prostu do biura profesora Lockharta, no. No, witam serdecznie. Oh yeah. Tutaj mamy Defense Against the Dark Arts Storeroom. Aha, czyli mamy tutaj magazyn obrony przed czarną magią? Dobrze rozumiem? Chyba tak. I tutaj idziemy już do jego biura. Bardzo w ogóle fajne miejsce. Swoją drogą naprawdę plusik dla twórców za takie ogarnięcie pomieszczenia. I teraz, moi drodzy, za tymi drzwiami kryje się zmora mojego let's playa z 2014 roku. Otóż kiedy nagrywałem po włosku tę grę, tutaj skiepściłem, jeżeli chodzi o klasę lub rangę.
więc nie bez powodu wyłączyłem sobie autosave, żeby tutaj zrobić jak najlepszą rangę. Dlatego jeżeli nie uda mi się tu uzyskać rangi A, to robię cięcie i widzimy się tutaj tak... Widzimy się dopiero wtedy, kiedy ogarnę rangę A. Ja pierdzielę, niech mi się ten język skończy plątać. Więc teraz zamykam mordę i się skupiamy. Ah, Harry, you finally made it. Terrible news about young Mr. Creevy being petrified. Not to mention poor Mrs. Norris. No need to worry though, as your defense against the dark arts teacher, I'll save the day. Watch my expensive wand as it moves and press the symbols it points to. Do this three times and you will learn Vertimilius Duo. Are you ready? Jedziemy z koksem. Perfection! Splendid! Dear, dear. Splendid! I już widzę, że pierwsza tura poszła słabo. Już pierwsza tura poszła słabo, 66%. That's the easy one. Ready now? Jedziemy jeszcze raz. Perfection! Perfection! Very stylish! Just like me. Dobra, tu będzie chyba z 90 coś, tak mi się przynajmniej wydaje. Powiedzcie, że to będzie tyle, powiedzcie, że będzie tyle, powiedzcie, że to będzie 94 na przykład. 91, o! One more to go. Get ready. Perfection! Perfection! Splendid! Perfection! Chwila prawdy, to będzie chyba z 97%, czyli powinno nam pójść troszeczkę lepiej niż druga tura. 95. Dobra, ile? Czy to będzie to? Czy będę musiał restartować? Proszę, powiedzcie, że nie. No nie. No nie. Restartujemy. Wiedziałem, że tak będzie. One more to go. Perfection! Perfection! Splendid! Very stylish! Just like me. Dobra, chwila prawdy w tym momencie. Miałem 91, 83 i chyba teraz 100 będzie, co nie? No kurde, pewnie, że 100. Mam nadzieję, że teraz będzie A, bo jak nie, to kurde, będzie grubo. Yes! Udało się! You've earned a grade A! Congratulations! Splendid! Crispin Kronk. Excellent! Quite excellent! And so to business. Time to put the spell you've learned to practical use. Now, Harry, hold down the X button to cast a fully charged Vertimilius Duo spell. Once cast, the spell will show you objects hidden by dark magic. Use what you find to leave the room. No, zobaczmy, kogo tym razem udało nam się zdobyć. Potter, Ignate, Phil, Gret. Kogo żeśmy zdobyli? Powiedzcie mi. Crispin, Yarby, Edgar, Adalbert, Chauncey, Cassandra, Bertie, Bob, Herpo, Hengi, Paracelsus, Gaspard, Shingleton. Celebrated inventor of the self-stirring cauldron. Chyba tego żeśmy zdobyli, o ile dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem. W każdym razie, kurczę, no... To jest, kurde, fajne nawet pomieszczenie, muszę przyznać. No i nauczyliśmy się ogólnie czaru Vertimilius. Chyba tak to się mówiło, Vertimilius? Coś takiego. Czyli jest to czar, który polega na tym, że kiedy rzucimy go, to platformy, które są niewidzialne, staną się widzialne na pewien krótki okres czasu. Zresztą jak sami zresztą widzieliście teraz, nie? Ogólnie fajnie nawet to pomieszczenie wygląda i to jest jeden z moich ulubionych czarów, jeżeli chodzi o Potterów na PS1. Bardzo lubiłem ten czar używać w Kamieniu Filozoficznym, a w szczególności właśnie w Komnacie Tajemnic. I jestem ciekaw, na jak długo będą te platformy widoczne. O, akurat żeśmy, kurde, się wyrobili. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z nauką tego czaru, no to tak jak niejednokrotnie wam mówiłem, znaczy niejednokrotnie, chyba nawet wspominałem o tym kiedyś, ale i nawet chyba podczas tego V2 wspominałem o tym, ale
No to też bardzo często mi się zdarzało, jeżeli chodzi o ten czar. Ale właśnie. Nigdy... Może nie, że nigdy, ale zawsze miałem problemy z dostaniem tutaj właśnie rangi A i zdobyciu tej karty czarodziejów, no nie? A jako, że to jest let's play, to udało mi się to zrobić za drugim razem, więc w tym momencie ten let's play będzie lepszy niż let's play na... ten mój pierwotny let's play sprzed 8 lat. Dlatego, że no w let's play sprzed 8 lat nie udało mi się zdobyć tutaj karty, więc... No przykro mi, niestety. Ale dobra, lecimy dalej z Coxem. A, i tyle. Już możemy sobie stąd iść. Harry! I knew you would do it! I'll have to watch myself in a few years' time, or you'll be stealing my job. Now, run along. Tomorrow is Valentine's Day, and I have something very special planned. The race for the House Cup continues. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Gryffindor are in the lead on house points. The race for the House Cup is heating up. Happy Valentine's Day, Harry! How many cards have you received? So far, I've only received 46. But the day is still young. I've arranged a little surprise for you and the rest of the students at Hogwarts. My friendly card-carrying Cupids! Oh, you, Harry Potter. Stay there. I've got a musical message to deliver to you. Valentine's cards? Ugh! Keep away from me! His eyes are as green as a fresh pickled toad. His hair is as dark as a blackboard. I wish he was mine, he's really divine. The hero who conquered the Dark Lord. O nie, najgorzej. No, tak więc warto poruszyć ten wątek tutaj, bo już była cutscenka, jesteśmy sobie po podliczeniu punktów i na razie Gryffindor oczywiście jedzie ładnie z Coxem. Moi drodzy, kolejny wątek, który został tylko i wyłącznie w książce napisany. Mianowicie właśnie wątek z walentynkami, ponieważ jak widzicie teraz są walentynki w tej oto gierce. No i mamy tutaj kurde takich trzech dziadów, którzy strzelają do nas w zasadzie strzałami Amora, żeby Harry się zakochał. I no Gilderoy Lockhart zaprosił ich tylko po to, żeby Harry przed nimi uciekał, no nie? No wiecie, ja też bym od takich kurde starych dziadów uciekał. Nie oszukujmy się, bo to trochę creepy jest, że stare dziady kurde strzelają kurde strzałami Amora tylko po to, żeby, nie wiem, jakiś uczeń się zakochał, no nie? To jest trochę creepy w tym momencie. Ja nie wiem, co twórcy brali, robiąc coś takiego. Ale nie, no to też akurat w książce było i to jest kolejny wątek, którego nie było ani w wersji PC-towej, ani w wersji na PS2, z tego co ja wiem. Tak więc fajnie, że wersja na PS1 po raz kolejny odstaje od reszty i przedstawia wątki, których nie było w wersji komputerowej, jak i w wersji drugiej konsolowej. I sam w sobie poziom jest całkiem fajny. To jest po prostu alternatywna ucieczka przed trolem, bo w Kamieniu Filozoficznym właśnie w tych korytarzach uciekaliśmy przed trolem, który chciał nas zdzielić z maczugi w łeb, a tutaj po prostu uciekamy przed tymi trzema przygłupami. I w tle leci muzyka z Nory, tylko że bardziej zremiksowana i grana na harfie. Taka bardzo, można by powiedzieć, właśnie taki
miłosny remiks, jak to mogę nazwać. No cóż, takie to jest życie, proszę państwa. Harry flicked through the blank pages of the diary. Then he pulled out a bottle of scarlet ink, dipped his quill into it, and dropped a blot onto the first page. Excited, Harry loaded up his quill and wrote, "My name is Harry Potter." Then, at last, something happened. Oozing back out of the page came words Harry had never written. Harry nearly upset his ink bottle, and then more words appeared on the page. "I know all about the Chamber of Secrets. 50 years ago, the chamber was opened and a girl was killed. I caught the person who opened the chamber all those years ago." Harry paused for a second and then wrote two letters. O.K. The pages of the diary began to blow as though caught in a high wind. And then the diary seemed to open up, and Harry was pitched headfirst into the opening. Harry saw that he was standing in a corridor in Hogwarts dungeons. Peering through a crack made by an open door was a boy of about 16. Harry knew at once that this was Tom Riddle, the owner of the diary. Then Harry heard someone speaking in a low whisper. "Come on, gotta get you out of here. Come on now, in the box." The voice definitely belonged to Hagrid, who, Harry now saw, was crouching down in front of a large box. Riddle suddenly stepped out from the doorway. "Evening, Rubeus. It's all over. I'm going to have to turn you in. The least Hogwarts can do is make sure the thing that killed that girl is slaughtered." The young Hagrid rose up to his full height and roared at the top of his voice. "It wasn't him! He wouldn't! He never!" And then, from out of the box, came something that made Harry let out a long, piercing scream unheard by anyone. A vast, low-slung, hairy body and a tangle of black legs, a gleam of many eyes and a pair of razor-sharp pincers. The thing scuttled away, tearing up the corridor and out of sight. "No!" The scene whirled. The darkness became complete, and Harry landed with a crash. Later, Harry met up with Ron and Hermione. "What's up?" Harry could barely get the words out of his mouth. "It was Hagrid, Ron. Hagrid opened the Chamber of Secrets 50 years ago." "Riddle might have got the wrong person. Maybe it was some other monster that was attacking people." "Hagrid would never have meant to kill anybody. We've always known that Hagrid was expelled. The attacks must have stopped after he was kicked out." "I'm going to the library to see if I can find information on Tom Riddle. And while I'm there, why don't both of you go and see Hagrid and ask him what happened?" "We better be careful, Ron. We're not meant to be out in the grounds after dark." "Let's split up to avoid getting caught. At least you can use your invisibility cloak to avoid being seen. Remember that you need to collect these to power up your cloak. They only last a short amount of time, so make sure you're out of sight when they run out. You can unlock the doors by using these pressure pads. You just need to charm a nearby object onto them." No dobra, mogę tutaj już z powrotem wrócić i przy okazji włączyć sobie autosave. Więc od tego momentu będziemy mieli wszystko ładnie zapisywane już z automatu. Więc tak, jesteśmy po dosyć długiej cutscence. No i tutaj został poruszony w końcu wątek wspomnień Toma Riddla. I jak mogliśmy zobaczyć, mamy ponownie to samo co w wersji PC-towej, czyli po prostu Harry był w tych wspomnieniach, widział mniej więcej kto... jak to jakby w ogóle wyszło odnośnie
otwarcia komnaty tajemnic. No i znowu tutaj Harry, Ron i Hermiana sobie dyskutowali, kto tak naprawdę mógł otworzyć komnatę tajemnic. No i były podejrzenia, że to niby Hagrid, no ale okazuje się, że to jednak, wiadomo, no nie Hagrid. Znaczy, no nie oszukujmy się, ale no tak jak to było w wersji PC-towej, no raczej średnio mi się chce wierzyć, że to, że za tym jakby stoi ten przesympatyczny olbrzym. Nie oszukujmy się. I teraz co? No musimy wziąć pelerynę niewidkę i eksplorować sobie błonie Hogwartu, ponieważ musimy dostać się teraz do chatki Hagrida. I szkoda tylko, że do tego miejsca wracamy tylko i wyłącznie, znaczy wracamy. W sumie to miejsce robimy tylko i wyłącznie jeden raz, dlatego że no musimy dostać się do chatki Hagrida i na tym się w zasadzie kończy, czyli nie możemy już tutaj wrócić ponownie. A szkoda, bo naprawdę mogliby zrobić coś fajnego w na błoniach Hogwartu. Jakiś taki, nie wiem, poziom, w którym można byłoby zdobyć jakąś ukrytą kartę czy coś. No byłoby to fajne, nie ukrywajmy.